Noc listopadowa, jej ponure i ciemne, a jednocześnie piękne odcienie pokazano na wystawie fotograficznej w holu internatu Szkoły Medyk w Gnieźnie. Finisarz ekspozycji był okazją do jej omówienia, a przy okazji wyprawiono mini wieczór andrzejkowy. Autorzy wystawy zapowiadają, że na wiosnę stworzą jej drugie oblicze, które również będzie później wystawione w galerii internatu. Fotografia prezentowana na tej wystawie jest dosyć ciekawym przedsięwzięciem, ponieważ głównym elementem fotografii jest światło. I im więcej światła, tym lepsza fotografia. Myśmy odwrócili sytuację. Myśmy sytuację poprosili, żeby światła było jak najmniej, a więc fotografie jak gdyby szukają światła. Szukają pewnych elementów jasnych w nocy listopadowej, a więc wtedy, kiedy dzień jest najkrótszy i fotograf, dobry fotograf musi się w tej sytuacji odnaleźć. Cieszy mnie, że 15 uczestników wzięło udział w tej wystawie, bo to nie jest konkurs, tylko takie wspólne przedsięwzięcie prezentujące możliwości fotografów. Bo to mogła być piwnica, mogła być ulica, mógł być park, las. Zresztą to co widać na zdjęciach, przedsięwzięcia są różne, są też pewne ujęcia przez jak gdyby filtr typu Luxfera, gdzie te bliki światła grają. Dużo ciekawych fotografii przez ten efekt, że światła jest bardzo niewiele. W naszej galerii lubimy zaskakiwać przede wszystkim. Staramy się, żeby się nie powtarzały tematy, żeby się nie powtarzały rodzaje, że tak powiem, jakieś sztuki, formy sztuki, bo przecież tak to jest forma sztuki, fotografia. Tylko żeby zawsze było coś innego. I w tym roku, kiedy z dobrym naszym znajomym wszystkich, Pawłem Kostusiakiem, robiliśmy sobie taką burzę mózgu, czego jeszcze nie było, ktoś powiedział, że czerń to jest suma jakby wszystkich barw, jakie istnieją na świecie. No i tak próbowaliśmy tą wystawę potraktować właśnie jako czerń, suma wszystkich barw istniejących w świecie. Zaprosiliśmy do naszej wystawy, zaprosiliśmy i dojrzałych z praktyką fotografików, ale też zaprosiliśmy młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy u nas kończą policjalny kierunek fotografika. No i co z tego wyszło, to proszę pokazać. Przez miesiąc wszyscy oglądali tą wystawę, podziwiali, dziwili się, co żeśmy wymyślili. No wymyśliliśmy coś innego. Myślę, że jest co do pokazania. Autorzy wystawy zapowiadają, że na wiosnę stworzą jej drugie oblicze, które również będzie później wystawione w galerii internatu.